Cześć! Z tej strony Kasper Durecki i witam Was w drugim odcinku programu Operator 2.0. Na samym wstępie chciałbym Wam bardzo gorąco podziękować za dużą ilość wyświetleń z poprzedniego filmiku oraz za bardzo pozytywny odzew tego, co chcę robić w następnych filmach na tym kanale. W dzisiejszym odcinku chciałbym zrobić mój ukłon dla osób, które nigdy nie miały styczności z obarberkami numerycznymi, z frezarką akurat w tym przypadku. Chciałbym pokazać podstawy, czyli jak się ustawia imadło, jak się ustawia narzędzie, jak się ustawia różne bazy. W następnym odcinku zajmiemy się czysto sprawami technicznymi. Chciałbym zrobić u nas obróbkę trochę idealną, materiału niezbyt twardego, gdzieś około 30 Hz, czyli ulepszonego, i pokażemy przy tym bardzo fajne narzędzie. Chciałbym również pozdrowić moją poprzednią firmę Plasville. Gorąco pozdrawiam chłopaków oraz Sylwię z biura. Spędziłem tam 2 doskonałe lata i wiele się nauczyłem przy produkcji form tyskowych. Pozdrawiam. Ok, to zaczynamy. Pokażę Wam, jak wygląda nasze centrum dowodzenia numerykami. Wygląda to tak. Piątka Emil. Jest Emilo. Główny dowodzący dzisiejszej zmiany. Dobra, tak wyglądają nasze komputery. Drukareczka. Wszystko jest. Idziemy ustawiać pierwsze imadełko. Dzisiaj mamy do dyspozycji maszynkę Ecomil 600V na sterowaniu C-Numerica. Bardzo fajne sterowanie. Ja nazywam je idiotoodporne nawet, bo wszystko, jak zaraz zobaczycie, bardzo fajnie się ustawia. Ale ok, zacznijmy od imadła. Wyczyścimy sobie stolik. Powiem Wam, że przy pierwszym filmiku stresik był. Dzisiaj już jest mniejszy. A mam nadzieję, że nie wyszło to jakoś najgorzej. Mamy czyściutkie. Bierzemy sobie imadełko. Jo, tu jest główny frezer. Mój kuzyn Patryk. Pracuję na dużym centrum, na którym też będziemy robić filmiki. Mam nadzieję, że je widać, chociaż już jest ciemno. Lecimy. O, tak nie miało być. Ok. Mamy imadło. Ma ono kamienie, które mniej więcej ustawi się do rowka tajowego, ale prawdopodobnie będzie trzeba je parę setek poprawić. Trochę wydmuchamy. Żadnych wyrków nie było. Ok. Pyk. Teraz bierzemy 4 kosteczki. Jedną sobie wykręcimy. Kluczyk. Zwane już są. Teraz je dociągniemy, sprawdzimy imadełko. Imadło to jest pierwsza rzecz, którą powinni wytłumaczyć starsi młodym pracownikom. Nie ma w tym żadnej filozofii, ale gwarantuję, że nie jest to czynność, która od razu, że tak powiem, wchodzi w krew. Chodzi mi mianowicie o czujnik. Oddamy sobie narzędzie, żeby założyć czujnik. Tak jak mówiłem, C-Numeric 840D. Żeby oddać się narzędzie, nie trzeba wpisywać żadnej komendy, tak jak na fanuku. Wystarczy wpisać 0. Pyk. Oddajemy.
zakładamy czujniczek, sprawdzimy, jak to wszystko wygląda, czy trzeba poprawić, czy nie trzeba poprawić. No, życie pewnie trzeba, od razu wezmę młoteczek. Przechodzimy na tryb trzeci, czyli ręczny tryb maszyny z otwartymi drzwiami. Mamy osie na pilocie, akceptujemy. Możemy jechać pokrętłem lub plusem lub minusem. Tutaj mamy posuwy najwolniejszy, średni i szybki. Stawiamy się na stałej szczęce i madełka i sprawdzamy. Tu mamy dyszkę. Jak widzicie, i madło jest krzywe 1,5 dyszki. Odbijamy w przeciwną stronę. Na razie zróbmy 5 setek. Zobaczmy, jak to w ogóle działa. Mamy 13, 15, 15. Jeszcze raz sprawdzimy, co mamy. Tyle. Może być. Dwie setki bez zupełności wystarczająco. No właśnie, klucz. Tu mamy. Przykręcimy je teraz jeszcze raz, zobaczymy, czy się coś zmieni. Jeżeli się nic nie zmieni, dociągniemy to lekko rurką. Od razu sobie rurkę przygotuję. To nam się też przyda do przekręcania kostusi. I ok. Zobaczmy, jak to wygląda. 15. Jest idealnie. Przykręcimy więc to teraz na mocno. Ale przesunę sobie stołem, żeby było wygodniej. Ok, tu. Nie trzeba robić tego jakoś nie wiadomo jak mocno. Cztery śruby wystarczają, żeby przykręcić i madło do stołu w zupełności. Młotek jeszcze zostawimy, bo jest taka możliwość, choć wątpię to, że jeszcze się nam przestawi. Mamy 19. Mamy i madło na 0. Praktycznie może setka. Ok. To by było na tyle, jeśli chodzi o ustawienie i madła. Możemy i madło ustawiać też w sposób taki, że sobie przykręcamy już tą część, która dociska do tej szczęki, i włożyć sobie jakąś szlifowaną listę, gdzie generalnie mamy większy manewr do ustawienia. Ale tak jest też w zupełności wystarczające. Jeżeli Wam się nie uda tak szybko ustawić tego imadła jak mi na początku, gdy nigdy tego nie robiliśmy, nie ma się co przejmować, naprawdę nikt tego imadła nie ustawiał za pierwszym razem w 3 minuty. Ok. Druga część, która dociska dany element. Tak. Od razu sobie wezmę kluczyk, który będzie mi potrzebny do
kręcenia tej kulki, która wchodzi sobie tutaj. Okay. Właśnie, włożymy sobie naszą kostkę, na której będziemy sobie trenować. Dzisiaj a propos były robione testy nowego wiertełka. Pek, najpierw lekko. Wyciągamy z drugiej strony. Pek, nie trzeba tego robić jakoś, nie wiadomo z jaką siłą. Wystarczy w zupełności tak. Kostkę mocujemy na środku. Pyk. I mamy w zupełności kostkę wystarczająco zamocowaną. Ok. I to by było na tyle, jeśli chodzi o mocowanie detalu w imadle. Ok. Byłem ogarnąć sobie coś jeszcze w naszej knajpie. I teraz tak. Jaki jest dalszy etap? Musimy zamocować swoje narzędzie, którym będziemy wykonywać jakąś daną operację. Tak jak mówiłem, C-numeric, idiotoodporny. Narzędzie mam już tutaj zamocowane. Pierwsze narzędzie jest to uchwyt Weldon, albo Weldon. Nieważne. Mocowanie jest banalne. Śrubka, spłaszczenie na głowiczce i tyle. Przykręcenie i to wszystko. Zamykam drzwi. Wchodzimy sobie w offset. To narzędzie mamy już opisane, ale wam pokażę od podstaw, jak to się opisuje. Po pierwsze nazwa. W C-numeriku musimy ją opisać nazwą. Właściwie w każdej maszynie tak jest, że musi być ta nazwa, chyba w większości. Generalnie ustawianie tych narzędzi w numerykach jest bardzo podobne. Oczywiście zależy to od każdej maszyny, ale zazwyczaj, tak jak mówiłem, jest to bardzo zbliżone. Nazwijmy ją szybka 25, bo to jest głowica do szybkich posuwów. Musimy jej podać orientacyjną długość. Do tego potrzebujemy submiarki albo zwykłej miary. No nie ma aż to takiego znaczenia, gdyż tutaj nie musimy łapać dyszek. Mamy tutaj 107 mm. Rozmierzyłem? Tak. 107 mm i wpisujemy promień. To jest głowica 25, więc wpisujemy promień 12,5. W C-numeriku on nas pyta, czy chcemy mieć chłodzenie zewnętrzne, wewnętrzne przez wydrążone kanałki lub powietrzem. My będziemy używać chłodzenie, albo opiszemy, że będzie tylko lecieć chłodzenie zewnętrzne. Ok, gdy już mamy głowicę opisaną, klikamy załaduj do wrzeciona. Maszyna nam podpowiada, żeby włożyć szybką do wrzeciona. No to wkładamy. Cyk. Cyk. Maszyna nam cały czas podpowiada, co zrobić. Mamy już narzędzie w magazynie. Widać sobie, że jest. Następnie od razu proponuję, można to zrobić później, ale ja wolę robić to od razu, bo może zdarzyć się, że ktoś o tym zapomina. Ustawiamy jej długość na naszym grzybku. Wybieramy sobie narzędzie. Maszyna nam podpowiada, które było ostatnie. Pyk. Możemy sobie narzędzie poprzesuwać względem grzybka w lewo, w prawo, w dół. Nieważne, my zrobimy sobie auto, żeby sobie z niczym nie kombinować i start. Jak ktoś nie jest pewien, może zawsze sobie pasywami sterować tym, gdy na przykład jest kolizja na powiedzmy grzybku. Głowica do szybkich posuwów charakteryzuje się płytkami, które są pod takim nietypowym kątem w stosunku do płytek na przykład APKT, gdy jest typowo 90 stopni. Jak widzieliście,
Głowiczkę mierzyło na samym końcu, a my mamy płytki tak pod skosem, więc istnieje małe, ale jest takie prawdopodobieństwo, że o parę setek się pomyliliśmy. Więc zrobimy teraz z przesunięciem, czyli nie weźmiemy auto, tylko weźmiemy tak, że nam zrobi przesunięcie i zrobimy na przykład 3 mm. Tak. Zobaczymy, co się będzie działo. O, widzicie? Narzędzie już teraz bardziej zeszło do środka grzybka, więc teraz już wiem na 100%, że najbardziej oddalony, że tak powiem, punkt płytki jest już zmierzony perfekcyjnie. Ok. Mamy, pisaliśmy 107, pomyliłem się o 4 dyszki, ale tak jak mówiłem, nie jest to jakieś istotne. Co, uciekacie? Elo mordy, będziecie na YouTubie. Nie, nie zgadzamy się na udostępnianie. Jeszcze kogoś pozdrowili. Okej. Pozdrowienia do Wietnamu. Pozdrowie tam. Każdy wie, o co chodzi, kto ogląda. Okej, jedziemy dalej. Zmierzymy sobie teraz promień. Wcześniej wpisaliśmy 12,5. Oczywiście głowiczka jest 25, więc nie powinno być jakichś odchyłek dużych. Wciskamy promień automatyczny. Tutaj również możemy sobie korygować to, gdzie ma nam się mieć narzędzie. Jeżeli byśmy na przykład mieli płytkę na głowiczkę na okrągłe płytki, możemy sobie wpisać, żeby od grzybka odsunęło się jeszcze niżej, żeby tak samo jak w tym przypadku, gdy mieliśmy długość, żeby ta najbardziej wysunięta część była perfekcyjnie zmierzona. Przemieszczenie długości. Tutaj już widzę, że jest, więc zjeżdżamy troszeczkę niżej. O, i start. Zjechało nam płytkę niżej niż grzybek, więc mamy pewność, że narzędzie mamy dobrze opisane. I jak widać, głowiczka nam pokazała, że jest 12,5, prawie 6. Ale to nie jest aż tak bardzo istotne. Ok. Włożymy sobie kolejne narzędzie. W celu, jeżeli chcemy włożyć kolejne narzędzie, musimy poprzednio włożyć do wrzeciona, czyli do magazynu, czyli 0. I mamy frezik. Zobaczymy, jakie to frezy już mamy. Mamy już frez 10 jakiś opisany nazwą. Mamy tutaj frez 3 ostrzowy, więc sobie napiszemy, że to jest frez 10, ale 3 ostrza. Podamy mu długość. Analogicznie jak robiliśmy z głowiczką, 112 mm, tak jak mówiłem, nie jest to aż tak istotne. Promień narzędzia, czyli połowa, czyli piątka i chłodzenie. Załaduj do wrzeciona. Pyk, schowa się do magazynu. I pomierzymy sobie teraz tylko długość. Dlaczego tylko długość? Bo jest to nowy frez, nie jest zużyty. Ja wiem na 100%, że on jest Fi10, więc generalnie nie ma sensu mierzenia promienia. I użyjemy tylko długości. Wybieramy narzędzie. 63 ostrze. Możemy lub nie musimy teraz, zrobimy sobie auto i start. O, ciekawy przypadek, nie zrobiłem akurat tego celowo, ale dzieje się tak w przypadku,
gdy podałem za małą odległość. To poprawimy. Zmierzymy to jeszcze raz. I zapisaliśmy 112. A ja dlaczego napisałem 112? Jak tu jest 102? Pomyliłem się o 10 mm. Niezła pomyłka, co? 10 mm. Widać na wesoło. Ok, jeszcze raz. Korekta. Start. Teraz będzie dobrze. Idealnie. Ok, 102. Tak jest. Oddajemy narzędzie. Pyk. I wybieramy naszą piękną sondę, żeby ustawić detal. Zaraz Wam pokażę, jak to robić na starszych maszynach, bo zdaję sobie z tego sprawę, że nie wszyscy mają takie sondy. Również nie wszyscy mamy grzybki. Czasami są po prostu maszyny pomiarowe, które te narzędzia mierzą i po prostu zamiast wpisywać orientacyjnie, wpisują dokładnie to całe narzędzie. Ale ja uważam, że jeżeli ktoś ma grzybka, jest to zdecydowanie wygodniej. I tak, klikamy sobie punkt zerowy obróbki. Musimy ustawić naszą bazę w zecie. Więc mamy tutaj wiele cykli pomiarowych do tej sondy. Zaraz sobie obczajmy. Ale, o, inaczej. Sinumeric nam podpowiada, tak jak mówiłem, maszyna idiotoodporna, więc każdy, kto nawet nigdy tego nie robił, spojrzy sobie mniej więcej na obrazek i wie, o co chodzi. Tutaj jest jedna płaszczyzna ustawienia, tutaj jest otwór, tutaj jest jakiś czop okrągły, tutaj jest taki prostokąt lub kwadrat do ustawienia. Tutaj mamy dwie, że tak powiem, dwie ściany tylko do złapania, czyli na przykład środka, lub możemy sobie podać inną wartość. Tu mamy orientację, to zaraz sobie też fajnie pokażemy, bo to jest bardzo ciekawe. Ale zacznijmy od tego. Wybieramy sobie oś. O, tak jak mówiłem, wszystko jest ładnie, pięknie pokazane. Nas interesuje oś Z. Punkt zerowy. Ustawiamy sobie 0. Możemy sobie wpisać dowolną wartość, ale nas interesuje, żeby na górze było po prostu 0. Podjeżdżamy mniej więcej 10 mm nad detal. Pyk. I start. A, no tak. Właśnie, przy otwartych drzwiach muszę trzymać przycisk. Takie zabezpieczenie w razie, gdybym się jeszcze pomylił, mogę go zawsze puścić i wtedy po prostu cykl jest przerwany. Zeta mamy ustawionego. I to by było na tyle. Jeżeli chcemy teraz sobie ustawić środek, na przykład tylko tutaj. Używamy do tego cyklu, który jest również bardzo prosty. Cykl od dwóch krawędzi. Możemy sobie wybrać oś. Z nas nie interesuje, interesuje nas X. No i jedziemy. No, oczywiście możemy sobie również wpisać, co chcemy sobie ustawić tam na środku. Ja mnie interesuje 0, chcę mieć środek na kostce. I lecimy. Cykl dotknęło. I maszyna nam teraz podpowiada, że P1 już mamy zapisany. I jedziemy do punktu P2. Pyk. Troszkę niżej. Pyk. Ok, ustaw PPZ. I automatycznie nam podaje długość tej krawędzi. I mamy już bazę w i się ustawioną. Analogicznie robimy tak w Y, czyli zmieniamy sobie na Y. Lecimy. Pyk. I maszyna już nas informuje, że P1 jest ustawiony, to lecimy na P2.
Nowy start, przycisnięty przycisk. Ustaw PPZ. Mamy podany kolejny wymiar i baza jest ustawiona generalnie w 2 minuty. Ale tak jak mówiłem, nie wszyscy mają takie sondy. Więc pokażmy, jak to się ustawia na zwykłym czujniku 3D. O, a propos. Druga maszynka, na której jest trochę starsza, znaczy trochę dużo starsza. Jakaś podzielniczka. Pokażę może, co robimy. O, taki fajny detalik. A to jest akurat wzór. O, mamy tutaj. Znowu w kapunkie. Na tej maszynie też filmiki na pewno będą. Także spoko. Podzielnica ręczna, bo nie mamy jeszcze indeksowanej, jeszcze będzie, ale na dzień dzisiejszy nie ma. Trochę kombinowania, bo nie było szczęk do tego, ale udało się. Dobra. O, nie ten czujnik, że... To jest czujnik 3D. Ładnie bym wam pokazał, jak się ustawia. Ale dobra. Żeby ustawić zeta na tym czujniku, musimy znać odległość od naszego wrzeciona do zera, gdy zrobimy pełny obrót. Tak. Wkładamy narzędzie. Tak jak mówiłem, różne to będą wartości, ale wam pokażę, o co chodzi. Nigdy tego nie robiłem na tej maszynie. Ale zasada jest bardzo prosta. Pyk, mamy. Widzimy, że już dotknął. Robimy pełny obrót. I teraz maszynie musielibyśmy podać ręcznie w zecie, ile akurat ma ta odległość odzeciona. W tym przypadku jest to 201,08 na tamtej maszynie. Tu się różni o 500, jak widzę. Ale tutaj już nie będziemy zmieniać, bo ustawiliśmy sondą, więc nie będziemy tego robić. I zasada jest taka sama. Dotykamy sobie pyk, pełny obrót, robimy sobie 0, x 0, pyk, pyk, idziemy na drugą stronę, pyk, robimy pełen obrocik, 137,617. I teraz jeżeli chcielibyśmy ustawić sobie 0 na środku, bo 0 w tej chwili mamy tutaj, a chcemy ustawić na środku, więc co? Robię 134,617 przez 2 i wpisujemy tą wartość, czyli 67,308. 67. I mamy teraz detal ustawiony, znaczy bazę mamy ustawioną na środku, tak samo jakbyśmy to robili sondą, ale ok. Tym również się bardzo prosto ustawiam, ale jest to bardziej czasochłonne niż w przypadku sondy. Odłożymy Emilowi z powrotem i pokażmy, co tutaj mamy jeszcze nam sondę do zaoferowania na tym sterowniku. Bierzemy sobie jeszcze raz sondę i sobie teraz możemy wybierać bazę. Jaką chcemy? G54, G55, jakąkolwiek. My ustawiliśmy wcześniej G54, czyli taką najbardziej popularną, tak bym to nazwał. Jedziemy sobie teraz od razu, możemy sobie zrobić, najechać sobie sondą na posuwie szybkim na daną pozycję, czyli pojedziemy sobie na środek detalu, na Z10. Pek. Mamy. Pokażemy troszeczkę inne cykle do ustawienia sondy, na przykład ten, gdzie
Możemy od razu sobie wpisać wartość naszych odległości, wymiarów. Powiedzmy, przy wirzeniu 135. Nasz X, znaczy Y, przepraszam. 96. I teraz podajemy odległość, na jaką ma nam się zaniżyć narzędzie. Czyli jak mamy teraz 10 mm u góry, jeżeli chcemy, żeby nam zjechało 10 mm w dół, to wpisujemy 20. Również możemy sobie ustawić, jaki X chcemy przypisywać do naszego środka, ale my mamy 0 i tym się zajmiemy. Sposób na 100%, tryb trzeci, tryb przy otwartych drzwiach i start. No, coś nie chce iść. Tyłem boli. Coś ją bolało. Maszyna robi reset generalnie. Nie wiem, trzeba jej ten reset wcisnąć. Każdy sposób jest bardzo dokładny, więc tak naprawdę to od operatora zależy, którym sposobem my sobie zrobimy. Ale gdybyśmy sobie chcieli zrobić tym sposobem, to najpierw musimy chociaż mniej więcej tak wizualnie najechać na środek detalu. Mamy dokładnie tą samą sytuację. X jest ustawione na środku, tylko poprzez inny sposób. Co jeszcze mogę powiedzieć o cyklach? Tak jak mówiłem, tu możemy sobie ustawiać od jednej strony, w sensie możemy sobie zrobić 0 tu, gdziekolwiek, ale mamy też, może Wam pokażę po prostu inne cykle. O. Tych cykli jest naprawdę dużo. Możemy się ustawiać od razu od kieszeni prostokątnej, możemy się ustawić od dwóch otworów, gdzie od razu się robi rotacja, trzy otwory, cztery otwory, czop prostokątny, od czopów kołowych, no nawet możemy sobie ustawić płaszczyznę. Więc naprawdę, naprawdę, tak jak powiedziałem wcześniej, maszyna idiotoodporna, ale bardzo Wam chciałbym jeszcze pokazać bardzo przydatną opcję, czyli tak zwaną taką rotację. Aby zrobić tą czynność, muszę wyciągnąć i madła tą kostkę. Ok, wyciągniemy ją. Żeby to lepiej było widać. Myślę, że się nie przesunie. Musimy ją ustawić delikatnie. A, delikatnie ją przymocujemy. Potrzebuję trzy klucze. Szybko. Właściwie nie wiem, jestem pewien, czy musiałbym to robić, ale dla pewności zrobimy to. Ustawimy sobie raz, dwa, trzy. Bez jakichś tam zbędnych teregieli. Pyk. Teraz mamy pewność, że nam nic nie ruszy. Ustawimy sobie raz zeta, bo jeszcze raz zeta, bo wcześniej był ustawiony na imadle, teraz sobie ustawimy na kostusi. Trzeci tryb załączony. Aha.
Tak jak mówiłem, maszyna robi reset. OK. Ustawimy sobie zeta. Zero oczywiście. OK. I teraz ustawmy sobie naszą rotację. Rotację też oczywiście możemy sobie ustalać w dowolnej osi. Co nam to daje? No przede wszystkim, jeżeli ustawiamy jakąś płytę, nie musimy ją pukać młotkiem, żeby ta krawędź była prosta. Tylko dojeżdżamy sobie dwa punkty na danej płycie i maszyna sama sobie prosto ustawia detal. Właśnie tworzy tą rotację, gdzie ona myśli, że detal jest prosto. Jak to zrobić? No możemy dotknąć to po prostu w dwóch punktach. Właściwie tylko możemy tak zrobić. Ale oś możemy sobie wyznaczyć dowolną. Czyli zaczynamy. OK. Idziemy nasz pierwszy punkt. Tak. Maszyna nam powiedziała, że już sobie pierwszy zapisała. Idziemy w nasz drugi punkt. A tu mamy końcóweczkę. Czyli na samym stole, w końcu stołu to właściwie zamocowałem, ale to nie jest żadnej różnicy. Pyk. Mamy. Ustaw PPZ. Maszyna nam podaje kąt od razu, ale w tym przypadku nas kąt za bardzo nie interesuje. Ustawmy sobie 0. Zero mamy ustawione, czyli mamy oś Y mamy tutaj. Jeszcze sprawdzimy, czy aby na pewno jest dobrze ustawione. Teraz już nie musimy klikać, znaczy ustawiać, żeby nam przesunął punkt zerowy, tylko możemy wcisnąć tylko pomiar, żeby nam tylko pomierzył, bo sonda też można używać do pomiaru. Jak tam na przykład nie chce się iść pod jakieś narzędzie pomiarowe, którego akurat nie mamy na stanowisku. Pyk. Maszyna nam pokazuje, że o mikron się pomyliliśmy. Czyli o tyle co nic, ale jeszcze zobaczymy, jak to wygląda na czujniku analogowym. Schowamy sondę. Zobaczmy, jak to wygląda. W ten sposób jestem o tym przekonany, że jest prościutko. Tyk. Tryb trzeci. Jedziemy w zecie na dół. Dotykamy sobie naszej krawędzi. Zrobimy sobie 0. I teraz zrobimy naszą pozycję, czyli sposób 800 może być. Mamy x prawie 100, znaczy 179, to będziemy jechali na x mniejszy, na przykład na x 70. No i ok, zobaczymy, co tutaj będzie się działo. Rozkręcamy, patrzymy, co tutaj się dzieje. Jak widzimy, jest idealnie. Czyli generalnie cykl, tak zwana ta rotacja, jest genialny, bo gdybyśmy nie mieli tego cyklu, tą kostkę musielibyśmy ustawić prosto i ją ustawiać z każdej strony. Jeździć czujnikiem w lewo, prawo, patrzeć, czy zgadza się to do seteczki. A tak, dotykamy sobie dwa miejsca, pyk, ustawione. Genialna sprawa. OK. To by było na tyle, jeśli chodzi o same podstawy na frezarce. I tyle. Zajmijmy się odpowiedziami, bo ktoś mnie o to pytał. Mikołaj pytał,
o odcinki na nowej maszynie Hasa jak naj- i maszyny konwencjonalne. Czyli jak najbardziej te odcinki będą na nowym Hasie, ale najpierw, że tak powiem, musimy się na nim rozgrzeć, obadać sobie, jak to tam działa, no generalnie obyć się z maszyną. A jeśli chodzi o maszyny konwencjonalne, to na pewno będzie szlifierka na początek, na pewno będzie tokarka. Nie wiem jeszcze w jakiej kolejności, myślę, że pierwsza będzie tokarka. Taka, nazwałbym ją strasznym trupem, ale pokażemy, że na takim właśnie strasznym trupie zrobimy i gwint, i zrobimy ładną powierzchnię, zrobimy jakiś wymiar na H7. Także myślę, że odcinek będzie bardzo, bardzo ciekawy. O właśnie, a propos szlifowania, Szymon pytał o szlifowanie wałków. Jak najbardziej zrobimy tutaj filmik z panem Heniem, który jest starszą gadułą, że tak powiem, więc myślę, że taki filmik będzie ciekawy. Oraz nam śliwa pyta, skąd brać parametry. Według mnie są to trzy podstawowe rzeczy, czyli po pierwsze to jest katalog, po drugie to jest przedstawiciel handlowy, po trzecie, gdy mamy już te dwie rzeczy i, że tak powiem, jeszcze nam coś nie gra, to jest słuch i doświadczenie. Te trzy rzeczy wpływają na to, skąd bierzemy parametry. Nie wierzcie w to, że jeżeli szef daje wam jakieś narzędzie, to bierze jakieś obroty i posuw z głowy. No może bierze z głowy faktycznie, bo już ma pewnie ogromne doświadczenie, skoro jest szefem, ale generalnie, jeżeli kupujemy narzędzie od jakiegoś przedstawiciela, to dosłownie, ale to dosłownie w zębach musi nam przynieść parametry na kartce, wysłać na telefon, cokolwiek. To narzędzie ma się sprawdzać, to jemu powinno zależeć, aby to narzędzie w danym materiale szło i nie powinno być z tym żadnych problemów. Jeżeli nie macie parametrów, to tak jak mówię, katalog, przedstawiciel handlowy i obserwować i słuchać, co się generalnie dzieje. Więc tak. Dziękuję serdecznie za to, że jesteście tutaj ze mną w drugim odcinku. Bardzo, bardzo gorąco Was zapraszam do drugiego odcinka, w którym będzie prawdopodobnie, choć wydaje mi się, że w 99% obróbka trochoidalna, fajnym frezem, który Wam pokażę, który wcale nie kosztuje jakiegoś majątku, ale jest bardzo, bardzo dobry i bardzo wydajny. Także dziękuję jeszcze raz za uwagę i do następnego odcinka. Pozdro!